Szanowni Państwo, witamy w programie Dialogi Wileńskie na antenie telewizji regionalnej BMTV. Zapraszamy też do odwiedzania nas pod adresem bmtv.lt, śledzenia nas na Facebooku i subskrybowania na YouTubie. A w dzisiejszym programie naszymi gośćmi są profesor Jarosław Wolkonowski z filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie oraz pan Edward Worszyński, wiceprezes Związku Polaków na Litwie w rejonie święciańskim i asystent poseł na Sejm Beaty Pietkiewicz. Dobry wieczór. I panowie, w dzisiejszych czasach jednym z takich tematów spędzających sen z powiek właściwie już wszystkim, zarówno i pracodawcom, jak też politykom, ekonomistom, bo wpływ ma i na właśnie inflację, jest demografia. Czyli mówiąc tak kolokwialnie, po prostu to, że obecnie rodzi się mniej dzieci niż ludzi umiera i że nasze społeczeństwa starzeją się i kurczą. Co należałoby o tym myśleć, jak do tego tematu w ogóle od której strony podchodzić, panie profesorze? To znaczy, ja już od dawna sygnalizowałem ten problem na Litwie, która tutaj od tego, kiedy proklamowana została niepodległość Litwy od 90 roku, ubyło na Litwie około 1 miliona ludności. To jest bardzo dużo za tych 30 parę lat. No, jednak to było takie, no, jakby lekceważenie tych sygnałów. Zresztą nie tylko moje artykuły tam drążyły ten temat i chciały jakby, no, zasygnalizować, że narasta tu rzeczywiście duży problem. No i dopiero teraz jakby politycy tutaj widzą, kiedy zaczęło tutaj bardzo mocno generalnie w szkolnictwie brakować dzieci i te szkoły trzeba, no, jakoś łączyć, reorganizować i wtedy jest duży problem właśnie, no, ewidentnie widać. Rynek pracy jakby tych pracowników odczuwał już od dawna, mało, za mało ich było, no ale przyjeżdżało tutaj z Białorusi, kiedy jeszcze nie było takich tam problemów z tym autorytarnym reżimem. Przyjeżdżali też z Rosji, z Ukrainy, kiedy nie było jeszcze wojny i jakoś to Litwa, to te problemy jakby braku rąk pracy, no, powiedzmy tak, latała. Natomiast naturalnie, że liczba tych ludności, tych miast może nie na tyle kurczyła się, ale generalnie to wieś na Litwie bardzo mocno pustoszeje. I teraz, jeżeli my zobaczymy rejon wileński tu za ostatnie tutaj 5 lat, to te liczby wyglądają następująco, że jeżeli my zobaczymy od 2017 roku i do 2021, to liczba tych nowo narodzonych dzieci skurczyła się z tam 1019 do 900. Więc jest taki ewidentny spadek. Ale to jakby, no, to rejon wileński nie jest wyjątkiem, ale my mówimy generalnie o takich lokalnych tych społeczeństwach, gdyż, no, jakby to powiedzieć, no, rejon wileński otacza Wilno. W Wilnie jest sytuacja lepsza. Ale od już parę kilometrów dalej jest sytuacja zła. No bo kiedy skurczy się ta liczba nowonarodzonych, to ewidentnie ten problem dojdzie i do szkół. I wtedy mamy duży problem już w tych szkołach, a potem i dochodzi do tych innych jakby tych podmiotów. Natomiast ile tutaj zmarło? No, zmarło niestety więcej. Jeżeli zobaczymy, w 2017 zmarło 1103, to w 2021 zmarło 1429. Więc, no, ktoś powie pandemia i tak dalej, ale wiecie, no, pandemia swoje wniosła, ale to jeszcze przed pandemią ewidentny był taki trend, że liczba zgonów wzrasta, a liczba nowonarodzonych maleje. No i trzeba to zmienić. I teraz, jeżeli zobaczymy, no, liczba zawartych związków małżeńskich, ona też kurczyła się. Więc tych związków małżeńskich było, jeżeli w 2017 roku było 643 w rejonie wileńskim, to już w 2021 roku 514. No, ktoś może powiedzieć, że tam pandemia i tak dalej, że to było niebezpieczne, tak? Ale jeżeli zobaczymy w 2020, to jeszcze było mniej, 487. Czyli, no, mamy ewidentne
tutaj taki podobny trend jak do tych nowonarodzonych. I teraz rozwodów. A rozwodów liczba wzrastała. Z 250, no były te skoki nawet do 300, a potem w ostatnim roku, 2021, 261. No i teraz generalny wniosek jest taki, no ludziom jest trudno. I dlatego państwo, samorządy, którzy są najbliżej tych ludzkich rodzin, tych w rejonie wileńskim, no musiałyby widzieć te liczby i podjąć pewne działania. Jakie to mogą być pewne działania? No to generalnie to jest wsparcie młodych rodzin. Czesi od kilku już lat prowadzą swoją politykę demograficzną w taki sposób, że ta młoda rodzina naprawdę jest no, bardzo mocno wspierana przez państwo. I oni wprowadzili takie pojęcie jako uspołecznienie kosztów wychowania dzieci. To znaczy państwo pokrywa duże koszty, które obarczane jest rodzina z racji nowonarodzonego tutaj młodego człowieka. No bo te dzisiaj i zabawki, i ubranka, przecież te dziecięce ubranka kosztują praktycznie to samo, co dla dorosłego. I dlatego i te wszystkie zabawki wywindowane, ceny są bardzo wysoko, no i to trzeba wesprzeć. Ale to nie tylko dotyczy, przede wszystkim dotyczy mieszkań. I te młode rodziny jakby są bardzo mocno wspierane. I oni tam ten problem rozwiązali. Czesi mam na uwadze. I u nich więcej każdego roku rodzi się dzieci i to nie tylko u takich w miastach dużych jak Praga czy tam jeszcze inne duże miasta, ale i w tych takich regionach, tak? Trzeba po prostu zobaczyć, jak oni to zrobili. I ja mam nadzieję, że tu będą wybory te do samorządu rejonu wileńskiego i że tutaj te partie może, które będą startować w tych wyborach, że oni tutaj no, zgłoszą pewne propozycje, jak ten problem demograficzny można rozwiązać. No ale w Czechach może też być tak, to jest zupełnie moja badawcza teraz hipoteza, że tam dzieci rodzą się dlatego, że mają gdzie rodzić się. A panie Edwardzie, czy w rejonie święcieńskim jest porodówka? Nie. Na dzisiejszy dzień osoby, które i rodziny tak naprawdę, które oczekują na dziecko i planują, albo będą mamy rodziły w Wilnie, albo będą rodziły w Chłucianie. To są najbliższe takie miejsca, gdzie są miejsca, no, można urodzić dziecko. Ile jest ze Święcian do Wilna? Z samych Święcian do Wilna jest 88 km. A do Chłuciany? Do Chłuciany tam 60 km, tak. To no. jest odległość. Jeżeli już miasteczko Chłodociszki, to ma jeszcze bardziej 30 parę kilometrów dalej tak naprawdę, to jest już od 2000 bodajże 10 roku no, nie ma niestety tej możliwości, żeby urodzić dziecko. No to zasadniczo nie jest to zachęcające chyba do tego, żeby powiększać rodzinę, kiedy właściwie nawet sam poród staje się wyzwaniem, podróżą do innego powiatu. Jeżeli rodzina, która zawiera związek tak naprawdę i planuje dziecko, to na pewno zastanawia się, gdzie to dziecko się urodzi tak naprawdę, bo no, nie jest tak, że po prostu jest bardzo rozpowszechnione urodzenie dziecka w domu w tych regionach, ale do centrum jadą. Po prostu ze względu na to, że mogą urodzić bezpiecznie, że będą mieli dogląd taki profesjonalny i to po prostu decyzja należy do rodzin, do mamy tak naprawdę, która rodzi dziecko. Czy sam fakt dalekiej odległości urodzenia dziecka i zdecydowania się na dziecko. Moim zdaniem to nie jest do końca takim znaczącym takim już punktem, który oddziaływuje na decyzję. Bardziej pomoc dla rodziny, która już doczekała się tego dziecka od państwa, od samorządu jest bardzo ważna. Dla mnie, dla rodzica, który wychowuje teraz 8-10-letnie dziecko, ważne są, kiedy państwo od pierwszego dnia daje jakieś chociażby minimalne dodatki, takie jak ta pomoga na dziecko, które już mamy
leży od 5 latek albo 6, to już to jest minimalnie chociaż jakaś pomoc dla rodziców. Inna rzecz, że owszem, jak dziecko dorasta i już stanie się młodzieńcem, bo po szkole jadą na studia do Wilna, Kowna albo Klaipedy czy innych wielkich miast i tam decydują się, że ze względu na to, że są stworzone warunki dla nich, oni po prostu myślą, że zostajemy, zakładamy rodzinę i też takim elementem, który zostaje no, jakby decydującym takim momentem, że urodzimy dziecko tu, gdzie skończyliśmy studia, gdzie mamy pracę, gdzie po prostu mamy swoje miejsce zamieszkania. Ci, którzy wracają, a znam osoby, które na pewno są zakochani, po prostu są patriotami swojego miasta, regionu, którzy wracają już po ukończeniu studiów, wykształcenia i tam się zakładają rodziny. Owszem, nie jest tak bardzo to duże ilościowo, że jak w mieście Wilny albo w rejonie wileńskim, tylko że po prostu no, nie jest tak, że te czynniki albo te liczby skłaniają się do zera. Po prostu jest na tym samym mniej więcej stabilnym poziomie. No bo skoro my mówimy tutaj o przenoszeniu się do Wilna, do Kowna, do dużych ośrodków miejskich, no to przecież ludzie przyjeżdżający na studia zazwyczaj nie mają punktu zaczepienia w tych miejscach, więc jakieś miejsce zamieszkania to muszą wynajmować albo kupować. Panie profesorze, jak wygląda polityka rodzinna w sytuacji, kiedy właściwie no, za metr kwadratowy mieszkania w Wilnie płaci się podobnie jak w Nowym Jorku? Tak. No to jest pewien taki gorzki bardzo tutaj fakt, że nasze mieszkania są bardzo drogie. I ja z ubolewaniem muszę stwierdzić, że to duża wina jest i samorządów, i państwa. Ponieważ no, jest tutaj ewidentna pewna warstwa ludzi, którzy spekulują na tych właśnie mieszkaniach, przekupują i potem o wiele drożej sprzedają. I nadmuchują wywindowują te ceny na te mieszkania do takich wysokich właśnie poziomów, że jak tutaj pan redaktor powiedział, że to omal jest tak jak w Nowym Jorku. No rzeczywiście to tak nie może być. Ale państwo jakby przyzwala na to. I skoro państwo na to przyzwala, to ma właśnie z tego takie owoce, takie skutki, że tych każdym rokiem, w ubiegłym roku u nas urodziło się 23 tysiące dzieci. To jest najmniej niż od 90 roku. Najmniej. Natomiast zmarło 47 tysięcy, to jest dwa razy więcej zmarło. W tym roku, jak ja zobaczyłem, to u nas urodzi się jeszcze mniej, 22 tysiące, oby, a może być jeszcze trochę mniej. Tak? No i teraz i państwo jakby tylko się przygląda. I teraz, no, według mojej opinii, to te ceny na te mieszkania są dzisiaj po prostu niedostępne, albo nie do przyjęcia przez te młode rodziny. Oni, ich nie stać zwyczajnie na zakup takiego mieszkania, jeżeli ich rodzice nie wesprzą, a rodzice często również nie mają takich możliwości. No i stąd oni są zmuszani do jakiegoś tam wynajmowania albo gdzieś szukania jakichś innych rozwiązań, a w ostateczności wyjazdu gdzieś poza granicę Litwy i tam szukania jakiegoś takiego no, ludzkich bardziej warunków niż tutaj. To się dzieje z braku jakby wsparcia państwa przy tych młodych rodzin. Zainteresowanie, ale to jest, jakby to można bardzo łatwo ukrócić, jeżeli państwo wprowadzi naprawdę podatek od nieruchomości, od mieszkań, jeżeli to będzie rzeczywiście wprowadzony ten podatek, to ludzie te no, będą jakby zmuszeni do wyprzedania, wyprzedaży tych kilku czy kilkunastu mieszkań, które oni teraz mają. I po prostu to uniemożliwia tym młodym rodzinom posiadanie własnego mieszkania. I co powoduje, że te młode rodziny nie decydują się
A jeżeli decydują się, to tylko na jedno dziecko i więcej nie. Dlatego taka sytuacja dzisiaj mamy. Natomiast... No bo w Polsce akurat z Polski docierają do nas czasami naglówki takie, że obywatelki Polski chętnie rodzą dzieci na emigracji w Wielkiej Brytanii niż mieszkając w Polsce. I też docierają do nas z Polski takie doniesienia, że gdzieś tam buduje się w Warszawie nowa dzielnica i 4000 mieszkań jednego dnia zostały wyprzedane, jeszcze zanim zostały zbudowane. A potem się okazuje, że zostały kupione przez zagraniczny fundusz inwestycyjny, który w ten sposób dmucha tą bańkę spekulacyjną. Tak, tak. Gdyby zbadać, czy coś takiego jest możliwe też na Litwie, że jakiś fundusz wykupuje te mieszkania po to, żeby potem nimi spekulować? To jest dobry pomysł. Ja mi się zdaje, że to generalnie no, jest to teraz dobra okazja przed wyborami do samorządów, ażeby tą sprawą się zająć, ponieważ naprawdę nam grozi tutaj no, wielki kryzys demograficzny. I to jakby dojdzie do szkół, potem ze szkół dojdzie do uczelni wyższych i potem dojdzie do tych brak specjalistów u pracodawców, no i wtedy zaczyna jest taka reakcja łańcuchowa. Więc muszą tutaj nasi posłowie, politycy to zainicjować, ażeby uporządkować ten system tutaj tych budownictwa nowego mieszkań i jakiegoś wsparcia młodych rodzin. Może powinno być tak jak w Austrii, gdzie chociażby w Wiedniu, no to państwo jest największym zarządcą mieszkań i każda młoda rodzina ma tam duże szanse na otrzymanie mieszkania z rozsądnym czynszem, takiego, jakie spełni jej potrzeby. Naprawdę jest dobre rozwiązanie, ponieważ jeżeli mówimy o samym miasteczku Podbrodziu, z którego pochodzę. Mamy zakład Intersurgical, który zatrudnia 2,5 tysiące pracowników. Tam przyjeżdżają nowo upieczeni tak, inżynierowie, którzy po prostu mogliby, mając pracę, po prostu tutaj usiadomowić się. Samych mieszkań jest brak. Nowych osiedli za ostatnie czasy nie buduje się, jedyny dom socjalny, który został wybudowany na kilkadziesiąt rodzin i to wszystko. Gdyby spojrzeć na to, że specjaliści jak inżynierowie, nauczycielowie albo czasami lekarze, których jest brak, zmotywować dobrą płacą zarobkową i mieszkaniem, takim zamieszkaniem, które daje samorząd, które tylko możliwe takie urzędowe, czy jako samorządowe mieszkanie, które już człowiek nie musi myśleć, gdzie będę mieszkał, bo mogę z Wilna dojechać, ale mogę i zostać tak naprawdę, bo młode osoby wszystko jedno z perspektywy czasu myślą, że gdzie wiążą swoją przyszłość. Jeżeli widzi, że tu mu się spodoba, tu mu pasuje sam spokój, tu mu pasuje, że zielone tereny są, wodochola las, czyste powietrze i mamy bardzo blisko do Wilna, niecałe 50 km do centrum miasta, tak naprawdę to jest takie bardzo, bardzo motywujące dla młodych osób. I to byłoby takie miejsce zamieszkania i możliwość, że jeżeli pracuje, ma jakiś, nie wiem, może na formie kontraktu czy coś takiego, żeby takie na dłuższe perspektywy, przynajmniej 5, 6, 7 lat, tak byłaby umowa, że może korzystać z takiego mieszkania, płacąc tylko za usługi, ale nie musi inwestować od razu, bo po 5-7 latach może już sobie coś uczuwać i myśleć, zainwestować w swoją działeczkę albo w mieszkanko, które... I nie musi zaciągać kredytu. Tak. Które w tym momencie są na takich warunkach, no, że... Wtedy poczuje się, że naprawdę samorząd, państwo tak naprawdę patrzy na niego bardzo poważnie. Inna taka perspektywa mogłaby być ci, którzy kończą 12 klasę, też w takiej perspektywie, że brak specjalistów, których w samorządzie mogliby mieć stypendium, opłacane studia, niezależne, też to samo, powtarzam się, medyczne, nauczycielskie czy inżynieryjne. Ja
I to byłoby takim motywatorem, tylko po prostu to musiało być nagłaśniane, informowane, otwarte drzwi dla tych dwunastaków, jedenastaków, żeby z perspektywy mogliby zobaczyć. Tak, możemy. Owszem, jest poligon, jest centrum imigracyjne, gdzie statutowi pracownicy, którzy po tych studiach takich akademii, czy wojskowej, czy jakiejś czy policyjnej, czy straży granicznej przyjeżdżają i tam pracują, ale miasto żyje tak naprawdę i ma perspektywy, żeby przynajmniej ten ilość mieszkańców nie maleła, a stabilizowała się, tylko trzeba im pomóc tym samym, bo sam osobiście, jeżeli studiując w Warszawie, cały czas było takie myśli, że może zostanę, a jednak zdecydowałem się na czwartym, piątym roku, że bardziej chcę do domu, chcę być bliżej swojej rodziny, chcę być bliżej osób, wśród których wyrosłem, tak naprawdę wśród mieszkańców, i zdecydowałem się. A koledzy z klasy wyjechali tak naprawdę, założyli rodziny i w Warszawie albo w Gdańsku znajomi, którzy mieszkają. Tylko że większa część, dzięki Bogu, wróciła i to po prostu założyli rodziny i nadal się spotykamy tak naprawdę jak młode rodziny. I nasze dzieci już czy to tańczą, czy to uczą się, czy to bawią się na podwórku, to po prostu takie mile, że wyjechaliśmy na studia. Trzecia część klasy wyjechała, z 18 osób, 6 osób wyjechała na studia do Polski. Tak? No to bardzo tak mocna klasa. No to tak. Ale i starszy rocznik był, i młodszy też tak samo wyjeżdżali, to mieli możliwość, tylko że widzę, że dużo, dużo wróciło. Zamieszkują w Wilnie, to też nie jest daleko. Jak są spotkania z klasą, to widzę, że mają rodziny, mają już dzieci, albo już niektórzy już są tak naprawdę już maturzystami, albo tymi samymi już studentami, już po studiach, no ale mieszkając obok stolicy, obok wielkiego miasta, jak Kowno czy Klaipeda, widzimy, że ci, którzy nie mogą w samym Wilnie czy tam w Kownie zakupić mieszkanie, to patrzą, może lepiej dojadę, ale kupię sobie też tańsze jakieś mieszkanko, to mniejsze miasteczko czy coś. I to po prostu trochę to powoli nakręca, ale nie w taki sposób, że wszystko w całej Litwie jest wykupione. Nie, no, po prostu aglomeracja koncentruje się. Ale właśnie jako przykład takiej dekoncentracji kapitału geograficznej podawany bywa polski program 500+. Dzięki któremu w mniejszych miejscowościach pojawiła się określona ilość pieniędzy, dzięki której opłacalne stało się dla samych mieszkańców otwieranie tam jakichś punktów handlowych, usługowych, i to dało pewien bodziec taki do rozkręcania koniunktury w małych miejscowościach. Panie profesorze, czy takie programy są w ogóle potrzebne i też na Litwie? Tak, jak najbardziej. Ten program 500+, on był pomyślany jakby takich w dwóch głównych takich, jakby takich kierunkach. Pierwsze to zmniejszyć ubóstwo. I on ten cel spełnił. Rzeczywiście w tych rodzinach wielodzietnych, albo w takich regionach, tak popegerowskich, gdzie tam no jest problem jakby w tych takich, gdzie to były te socjalistyczne takie gospodarstwa. Zagłębie biedy. Tak, zagłębie biedy. No, rzeczywiście te ubóstwo się zmniejszyło. Te rodziny otrzymały wsparcie, to było znaczące, i te jakby pieniądze również dały możliwość, ażeby tam powstała pewna jakaś infrastruktura, czy jakiś ten handel, który ulepszył poziom życia. Natomiast drugi cel to miało poprawić również tutaj te wskaźniki demograficzne, że jakby uważano, że może będzie też tak, że więcej będzie tutaj rodzić się dzieci niż umierać. Był pierwszy rok taki, że tam prawie to osiągnięto, czyli tam w pierwszym roku chyba 16 czy 17, tam rzeczywiście tak było, że tam różnica była minimalna, ale ciut jeszcze więcej ludzi zmarło niż urodziło się, ale to już było naprawdę, to był duży skok, duży postęp do przodu. W następnych latach ta sytuacja już się nie powtórzyła, no i widocznie, że jednak te wsparcie, które tych 500+, które były zaoferowane rodzinom, one okazuje się za małe, niedostateczne. I stąd jest poprawa sytuacji, ale nie na tyle dobra, żeby to już pozwoliłoby jakby odmienić ten trend, że więcej ludzi się rodzi niż umiera.
co chcieliby ci inicjatorzy tego programu, tego, którzy tutaj to jakby wykreowali. Bo może chodzi nie tylko o pieniądze, ale tak. też i o tak. pewien model życia, tak. jaki u nas jest promowany przez w znacznej mierze media o zagranicznym kapitale. No. Bo to jest model życia taki dosyć konsumpcyjny i często w takim stylu życia, który z takich lifestyle'owych magazynów wyrasta, no to gdzie człowiek sobie albo sam, albo tam tylko z dziewczyną czy chłopakiem jeździ co kilka miesięcy na wakacje w obce kraje, jakieś zdjęcia na Instagramie, jakieś gadżety, jeszcze coś, no to w czymś takim, w tym modelu nie ma za bardzo miejsca na dzieci. Znaczy, może trzeba i na takie rzeczy wpływać. To znaczy, jeżeli mamy wolność, jeżeli mamy tutaj wolność w sensie swoich wypowiedzi, wolność jakby tych podejmowanych decyzji, ale też i odpowiedzialność, no to państwo jakby tutaj znalazło się w takiej sytuacji, że ona nie może tutaj jakby tak mówić, jak mają ludzie postępować, ale ma zachęcać, tak, w formie takiego jakby jednocześnie jakiegoś tam patriotycznego, jak tutaj mówił pan prezes, tak, ale z drugiej strony muszą też pójść takie działania, które będą wspierać właśnie o takie poczynania. Natomiast jeżeli ludzie chcą jakby tak ułożyć swoje życie, państwo tutaj nie ma takich narzędzi, jakby tak, że wy nie możecie tam wyjeżdżać, czy nie możecie nie mieć dzieci, tak? To ludzie decydują. Byłoby już wchodzenie bardzo w prywatną sferę. Tak, tak. Ale mi się zdaje, że to, co powiedział tutaj pan prezes, wymieniając ta spółka, tak? Tutaj ta brytyjskiego kapitału, która tutaj jest, ta farmaceutyczna, która dała tam duże zatrudnienia. I teraz ja zobaczyłem, jak jest tutaj z tymi właśnie takimi inwestycjami zagranicznymi. Ja rozmawiałem z przedsiębiorcami tutaj naszymi, to oni tak mówią, państwo tam wspiera te zagraniczne, daje im ulgi, a nam tego nie dają. Generalnie z tymi inwestycjami zagranicznymi to jest tak, że państwo najpierw w pierwszą kolej proponuje swoim inwestorom. I się przypatruje, tak? Chcecie tam zbudować taka spółka farmaceutyczna, czy nie? I potem, jeżeli widzi, że w tym regionie jest problem, duże bezrobocie, mało zatrudnienia, nie ma takich spółek, i wtedy państwo szuka jakiegoś tutaj sponsora, i stara się zachęcić, żeby on tutaj zainwestował, bo to przecież 2000 miejsc pracy to jest dużo, jak na taki region. I teraz, jeżeli my zobaczymy, jak jest z tymi inwestycjami zagranicznymi, na przykład w tym w rejonie wileńskim, tak, to jest tak, że ten wskaźnik jest dwa razy mniejszy niż średnie krajowe na Litwie. Ten wskaźnik liczy się na jednego mieszkańca, czyli to są jakby te pieniądze, ile zainwestowali tych inwestycji, tych kapitału zagranicznego. I teraz, jeżeli na Litwie, to my mamy tam w 2017 roku, to tych inwestycji było na Litwie prawie 6 tysięcy, a w rejonie wileńskim było 2,5 tysiąca na jednego mieszkańca. Różnica była ponad dwa razy. W 2021 Litwa miała tam prawie już 10 tysięcy na jednego mieszkańca, a w rejonie wileńskim to było 4700. I teraz jest tak. Głównym takim miejscem, gdzie tutaj te inwestycje idą, to jest miasto Wilno. Ale też Klaipeda, bo to port, tak? Ale przecież rejon wileński, to on też znajduje się bardzo blisko, więc ja bym oczekiwał, że to byłaby ta średnia krajowa, tak? A my ustępujemy. Czyli o takich tutaj przedsiębiorstw, które by tutaj naturalnie, wejście kapitału zagranicznego to zawsze jest pewne ryzyko, nie ma co ukrywać, bo oni tutaj widzą generalnie zysk, tak? Ale tutaj samorząd musi wybierać, albo my dajemy place, tutaj pracę i ludzie mają pracę, tak? I wtedy tutaj jest takie jakby miejsce, gdzie jest całe tutaj jakby życie się toczy. Tu i młodzi ludzie, i jakieś budownictwo, jakiś handel jest dużo ludzi, tak? Albo nic nie mamy. A nasz kapitał jakby bardzo ostrożny jest, a jeżeli chce, to może za granicą też uzdrowić. On też nie ma takich rezerw, takiego zaplecza, jak kapitał chociażby brytyjski. Wielka Brytania nie była pod rosyjską okupacją przez 50 lat, więc mogła ten kapitał sobie rozbudowywać. Tak, ale to jest dobry przykład. Tutaj właśnie ta farmaceutyczna spółka, która, ja rozmawiałam tam, niby tam za niskie może place zrobkowe jest, ale to jest zawsze,
wybieramy jakieś coś za coś, prawda? Także ja by widział tutaj, te samorządy, one mogłyby się wzmocnić mocno, gdyby miałyby takich więcej takich jakich inwestycji. Broń Boże, tu samorządy nie mogą jakby tutaj mówić, nie, nasz kapitał to generalnie chcemy za granicę, tak? Jak najbardziej. I oni muszą tych przedsiębiorców wspierać, wręcz zachęcać ich. Wręcz stwarzać jakieś takie dla nich no, jakieś przychylne bardzo warunki i otoczenie. No ale jeżeli tutaj zachodzą też takie polityczne pewne jakieś takie rozgrywki, tak, że to może nie tacy, może to nie z naszego otoczenia ci ludzie, ten kapitał wchodzi, prawda? No to jakby no, tutaj są te takie decyzje podejmowane. Także to są sprawy, które, no, które wymagają no, naprawdę wielkiego takiego przemyślenia i troski. No, demografia jest tematem niewątpliwie złożonym. Też i w naszych programach będziemy do niej niejednokrotnie wracać. Ja tymczasem panom bardzo dziękuję za tą rozmowę. Naszymi gośćmi byli profesor Jarosław Wulkonowski z Wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku i pan Edward Worszyński, asystent poseł na Sejm Beaty Pietkiewicz i wiceprezes Święcieńskiego Oddziału Związku Polaków na Litwie. Bardzo panom dziękuję. A to był program Dialogi Wileńskie na antenie telewizji regionalnej BMTV. Zachęcamy do zaglądania do nas na BMTV.lt, prenumerowania nas na YouTubie i oglądania nas w sygnale naziemnym. Dziękujemy. Bądźcie zdrowi. Dziękuję.